Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No, amerykański komunizm walczy z kapitalizmem. No, co się dziwić, tak? A konkretnie walczy z kim? Z kamienicznikami. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No, kamienice, a właściciele są, właściciele to są kamienicznicy, czyli te wszystkie czynszówki, te wszystkie domy dla czynszu, no to jest to, co po II wojnie światowej właśnie taka legenda była, że po prostu to są krwiopijcy, że budują te piwniczne izdebki i w tych piwnicznych izdebkach mieszka ta bieda. No, na dzień dzisiejszy to w Ameryce się stało tak, że często właściciel domu mieszka w piwnicy, a lokator mieszka na górze za darmochę. No, dlaczego za darmochę? No, bo kongres zrobił coś takiego, jak Amerykę zamknięto ze względu na panikę 19, no to powiedzieli, nie trzeba płacić czynszu. Jak nie trzeba płacić czynszu, no to się okazało się, że raptem siedem czy osiem milionów ludzi przestało płacić czynsz. No i na dzień dzisiejszy, no to jest około 30 miliardów dolarów jest niezapłaconego czynszu. No, ciekawe jest to, że podatnicy odłożyli za Trumpa, odłożyli 20, kongres, no w zasadzie zabrał te pieniądze, 25 miliardów, za Bidena następne 22 miliardy, no i mieli rozdawać się pieniądze. Także odłożono 40 miliardów, a właściciele domów są do tyłu 27 miliardów. Także kongres mniej więcej ukradł tych podatków, ile mógł. Miasta, stany i tak dalej nie rozdzieliły tego. No, dlaczego nie rozdzieliły? No, nie rozdzieliły dlatego, że po prostu biurokracja. Biurokracja, te wszystkie papiery, nie papiery, strony internetowe się rozwalały. Ta dystrybucja tych funduszy nie była taka, jaka powinna być, no ale to państwo, tak? To jest państwo, to jest rząd, to jest biurokracja, to jest budżetówka. Oni zawsze rozwalają. W Nowym Jorku jest od groma ludzi, który będzie miało ewikcję, no bo do tego to się sprowadza, tak? Do tego to się sprowadza, no bo miliony Amerykanów niepłacących czynszu, czeka ich ewikcja, czyli wyrzucenie na bruk. No bo kongres w zeszłym roku doszedł do wniosku, że jak 20 milionów ludzi straciło pracę ze względu na tych kretynów, co zamknęli Amerykę, no to nie mają czym płacić. A jak nie mają czym płacić, no to kongres powiedział, że nie muszą płacić. No nic kongres nie powiedział na temat tego, co właściciel domu ma zrobić z podatkami, no bo w Ameryce jest spory podatek katastralny, czyli to jest podatek roczny od wartości rynkowej, czyli taki, jeżeli jest do wynajęcia taka czynszówka, no to on ma jeszcze większy procent podatku katastralnego, no bo z reguły to jest 1%, 1,5%, czyli powiedzmy na 500 tysięcy wartość, no to jest 7,5 tysiąca dolarów miesięcznie, 7,5 tysiąca rocznie, czyli powiedzmy tam 600-700 dolarów miesięcznie. No jak taki dom jest warty 1-2 miliony plus większy procent, no to już są ładne sumy. No i często ci właściciele, nie dość, że nie dostawali tego czynszu 1000-1200-1400 dolarów, no to jeszcze musieli płacić podatki. No i to wszystko było zrobione przez najpierw no to Trump pod wpływem demokratów wydał taki rozkaz prezydencki, no i poprosił ten CDC, czyli ten Center for Disease Control, czyli Centrum Kontroli Chorób Zakaźnych, podchodzi pod Ministerstwo Zdrowia, no żeby oni użyli takiej ustawy z 1944 roku, czyli to jeszcze z czasów wojennych, że było takie
moratorium, że to było niebezpieczeństwo zdrowotne. No i oni to użyli. Później w marcu Biden to przesunął na miesiąc czy na dwa. Później znowu przesunął, czyli marzec, kwiecień, maj, czerwiec. No i w czerwcu się okazało, że Sąd Najwyższy wkroczył do tego wszystkiego i 29 czerwca Sąd Najwyższy powiedział, że w zasadzie Centrum Walki z Zakażeniami czy Zabezpieczenia z Zakażeniami nie ma prawa w zasadzie, nie ma prawa czegoś takiego wydawać. No, pięcioro było za tym, żeby to zatrzymać. Brett Kavanaugh, no to ten sędzia konserwatywny, który był oskarżany sztucznie przez jakieś baby, które tam fabrykowały, no to on powiedział, że w zasadzie CDC, no to nie ma prawa do autoryzacji czegoś takiego. No teraz znowu pompują, no nie wiadomo, ile to wytrzymają, no bo wybory są w listopadzie 2022, także to jest jeszcze 15-16 miesięcy. No i teraz straszą tą deltą zaczynam wspominać Delta Plus, Lambda, jakiś inny cały alfabet chyba będzie. Administracja Bidena nie za bardzo wie co robić. No, całe lewactwo no to po prostu krzyczy, żeby niszczyć czynszowników, kamieniczników, wszystkich kapitalistów. No i lewacy wszyscy ścigali. Teraz były nawet protesty Aleksandry Ocasio-Cortez. No to siedzieli tam na tych schodach przed kongresem i mówili, że to musi być to zrobione. No ale eksperci doradzili Bidenowi, że to jednak chyba jest troszeczkę za późno, szczególnie, że Sąd Najwyższy się wypowiedział. No on prosił kongres, czy tam zapytał się kongresu, żeby przesunęli przedłużenie, no bo to była ustawa, później było przedłużenie, później było następne przedłużenie. No ale kongres nie ustalił następnego przedłużenia, to w zasadzie teraz memorandum już nie działa. No i to jest wielka walka z tymi lewakami, socjalistami w Partii Demokratycznej. Oni po prostu ścigają wszystkich bogatych i chcą rozdawać między innymi darmowe mieszkania. Jak te slumsy w Ameryce, może pamiętacie te filmy z lat 1970-80 z Nowego Jorku szczególnie. Skąd się brały slumsy? No to slumsy to się brały mniej więcej z tego, że w czasie II wojny światowej, po II wojnie światowej, no to kongres ustawił coś takiego, że była kontrola czynszu. No i ludzie i właściciele domów nie mogli zwyższać czynszu, dlatego że politycy doszli do wniosku, że jak rząd ustali ceny na czynsz, albo co najmniej te limity, no to wtedy będzie sprawiedliwie i będzie równo. No co się stało? To się stało to, że inflacja rosła, przez te lata ciągle to rosło, ten czynsz nie mógł być podwyższany, ludzie ci, co tam mieszkali w tych mieszkaniach wynajmowanych, no to proporcjonalnie do ich zarobków to płacili z roku na rok coraz mniej, a landlord po prostu nie miał pieniędzy nawet na pomalowanie ścian czy zreperowanie dachu i dlatego te slumsy, no to był taki syf, no bo tam oni wszyscy właściciele robili to, żeby wycisnąć te, żeby być na plusie powiedzmy, a nie na minusie. W niektóre uniwersytety w Ameryce, to też jest paranoja, niektóre uniwersytety, koledże w niektórych miastach amerykańskich są właścicielami strasznych ilości domów i no domów w zasadzie, budynków i tak dalej. Dlaczego? No bo oni odkupywali te domy od tych właścicieli slumsów, od tych właścicieli domów za małe pieniądze, no bo była wtedy kontrola czynszu. Taki Harvard, no to jest uczelnia, jeżeli znacie taki film Love Story, tam z 1960 któregoś roku, no to oni
oni są właścicielami około 30% miasta Cambridge. Właśnie z tego powodu rząd ingerował, no i doprowadził do takiej ruiny. No teraz doprowadza do ruiny jeszcze więcej ludzi, tak jak wspomniałem. Właściciele, czynszownicy, kamienicznicy, no to jest w ten sposób, że w Ameryce jest około 48-50 milionów mieszkań do wynajęcia. No i z tego, z tych 40, to około 20 milionów, no to są prowadzone przez takich normalnych ludzi. Mają jedno, dwa mieszkania, jeden, dwa domy i to jest właśnie 20 milionów i sami tam po prostu zmieniają te żarówki, remontują i tak dalej, i tak dalej. I jest to tak zwana czynszówka. No ale to nie są jakieś potężne apartamenty, nie są potężne kamienice. 10 milionów, no to właściciele tych kompleksów, jakichś apartamentów płacą menadżerom i oni są opłacani, są w zasadzie bezpośrednimi pracownikami tego właściciela. Ale tak to są małe no, przedsiębiorstwa, firmy rodzinne, które sobie jakoś tam ludzie dokładają do pensji, odkładają na emeryturę i tak dalej, i tak dalej. To nie są potężne apartamenty wielopiętrowe. Biden doprowadził do tego, że będzie coraz gorzej. Szczególnie, że ludzie nie chcą płacić i nie będą płacić. W tym rent control na przykład w Nowym Jorku to było tak, że ludzie płacili tam jako rent control to tam $500-600, a ci, co tam mieszkali, wynajmowali pokój czy dwa za 1200, a właściciel nie mógł z tych pieniędzy nic odebrać. Także były cyrki. Często tam ludzie sobie odsprzedawali ale możliwość mieszkania w tych mieszkaniach, gdzie była kontrola czynszu. Także jak jeden lokator się wyprowadzał, sprzedawał to za 3, 4, 5, 6 tysięcy następnemu, a właściciel domu nie widział nic z tych paru tysięcy, a jemu i tak było wszystko jedno, kto tam będzie mieszkał, no bo te mieszkanie i tak nie mógł pobierać więcej pieniędzy, a jeżeli poprzedni lokator zarekomendował nowego lokatora, no to pozytywną stroną dla właściciela było to, że nie będzie miał bólu głowy. Także to jest jedna wielka i jeden wielki bałagan. Rząd zamknął kraj, doprowadził do ruiny. 40 milionów właścicieli mieszkań doprowadza do ruiny. 20 milionów nie pracowało, także że są do tyłu 20 miliardów. Podatnicy zapłacili 50 miliardów, no i rząd tego ogólnie nie rozmarował dla wszystkich tych, którzy potrzebują. Także państwo się wzięło za rządzenie, no i wygląda na to, że właśnie to rządzenie to jest jeden wielki bałagan. No jeżeli ludzie sami indywidualnie sobie nie robią tego, co potrzebują. Także co można się nauczyć z całej ta lekcji? Rząd federalny no to jest lepszy, najlepszy w wysyłaniu czeków dla ludzi, którzy potrzebują albo którzy składają to. Dlatego te rozdawnictwo po prostu najlepiej im wychodzi. Ale jednak cały taki kompleksowy ten system federalny pomagania całemu krajowi, no to się rozpada, tak? Czyli Bóg, honor, ojczyzna, rodzina, uczciwość i tradycja zawsze działa. Każdy powinien zrobić to, co może naokoło siebie i wtedy wszyscy będą zadowoleni. Niestety komuniści zawsze szukają frajera do ostrzyżenia, zawsze szukają kułaków, kamieniczników i tak dalej, i tak dalej.
Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek z dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, czasami zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych. Przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. No tak jak wspominałem, normalność musi zwyciężyć. Normalność musi dojść do siebie. W Ameryce to już przypuszczalnie będzie niedługo, no ale Biden rozrabia, jego lewacy rozrabiają. Mam nadzieję, że to się wszystko poprawi. Zdrowia dla socjalistów i życzenia, żeby zostali normalnymi. Widzicie, co się dzieje. 40-50 miliardów niezapłaconych czynszach. Ludzie mieszkają za darmo. Ludzie potracili pracę. To wszystko przez zamknięcie. To wszystko przez rząd. To wszystko przez idiotów, polityków, urzędników i najróżniejszych pasożytów. No i profesorków. Wszyscy ci nauczyciele, profesorzy na tych uczelniach. 95% na amerykańskich uczelniach to są po prostu komuniści. To są nieźle płatni komuniści. Zdrowie dla normalnych.